Ubrałem już kurtkę, założyłem słuchawki, wziąłem klucze i miałem wyjść na krótki spacer, gdzie chciałem nagrać właśnie to, co chcę dziś ci powiedzieć. A tu nagle. Chciałem dziś powiedzieć, skąd ja pozyskuję i pozyskiwałem w przeszłości klientów przy okazji różnych moich projektów i różnych działalności. Na początku tworzyłem jakieś proste stronki, potem WordPressy, potem dedykowane aplikacje internetowe, systemy CRM i tym podobne. I zaczynałem, pamiętam, pierwszy klient chyba wpadł z Allegro. Ogłoszenie na Allegro dawałem. Był jakiś pakiet, gotowa strona, coś takiego można było sobie tam kupić. To właśnie stamtąd mam tych pierwszych klientów. Potem, i to trwało bardzo długo, korzystałem z serwisów ogłoszeniowych, szeroko pojętych, tak bym to zgrupował. Głównie to była Oferia, wcześniej jeszcze chyba były zlecenia przez net, potem wykupione przez freelancer.pl. Pamiętam, że też z OLX-a miałem kilku klientów. Plusem takiego źródła pozyskiwania klientów jest to, że klient może nie do końca, ale już wie, że czegoś potrzebuje. Może nie do końca wie co, ale jest jakaś potrzeba, więc łatwiej jest wtedy do niego uderzyć. Tylko problem jest tutaj z konkurencją, bo konkurencja też składa oferty i trzeba czymś walczyć. A walka ceną to chyba najgorszy z możliwych pomysłów. Potem, jak już tych klientów było więcej, jak już ta moja działalność szła do przodu, to muszę przyznać, że spory odsetek to byli klienci powracający, czyli raz pozyskani przychodzili z kolejnymi projektami do realizacji. No i to jest super, bo taki klient już mnie zna, jest w stanie więcej zapłacić. Jak już raz się do mnie przekona, to jest łatwiej, bo nie trzeba go później ponownie przekonywać, nie trzeba poświęcać jakichś pieniędzy na reklamę czy na pozyskanie tego klienta w jakikolwiek inny sposób, czy też czasu na jakieś tam negocjacje wielkie. Jakiś też odsetek, o dziwo nieduży, to były polecenia, czyli że klient jeden obecny polecał mnie, moje usługi innym klientom, swoim znajomym, współpracownikom, swoim klientom na przykład w ten sposób to działało. To takie coś takiego też ma spory plus, no bo rekomendacja zawsze dobrze działa. Jeśli ktoś miałby się zastanawiać, czy wybrać kogoś obcego gdzieś tam z serwisu ogłoszeniowego, czy wybrać kogoś, kogo polecił mój znajomy, to oczywiste jest, że wybierzemy tego, kogo ktoś nam polecił. I tutaj też nie trzeba jakichś wielkich kosztów ponosić potem, żeby takiego klienta pozyskać. I teraz przejdźmy do tej mojej działalności bardziej współczesnej, bardziej internetowej. Na przykład projekt Bitains, czyli moja aplikacja SaaS-owa, która pomaga sprzedawać szybciej. Tutaj zdecydowanie głównym źródłem moich klientów są partnerzy, którzy promują Bitains i otrzymują za to prowizję. Czyli niejako również chodzi o polecenia. Tylko że to już jest taka bardziej stała współpraca, że tych klientów jest więcej, więcej, więcej i obie strony mają z tego korzyści. Część jakiejś rejestracji na BitTimes jest również z pozycjonowania, czyli bezpośrednio z Google'a. Jak ktoś czasem wpisze one time offer, licznik do one time offer, jednorazowe oferty, licznik w treści maila, jakieś tam tego podobne hasła, to BitTimes jest już troszkę wypozycjonowany i te treści jest w stanie klient znaleźć. Czyli klient znajduje treść, znajduje stronę, odpowiada mu to, rejestruje się, testuje, zostaje klientem lub nie. A jak już jesteśmy przy pozycjonowaniu, no to oczywiście trzeba wspomnieć o blogu, który ściąga z ludzi do siebie poprzez treści. Na blogu jest lead magnet, na który można się tam zapisać i pobrać za darmo e-booka, który potencjalnie interesuje tych klientów.
Tak przynajmniej powinno działać. No i jeszcze mi się wydaje, że moja aktywność na grupach niektórych też przyniosła kilka rejestracji. I to takich skutecznych. Często ktoś po prostu pyta, jak zrobić tą ofertę jednorazową. Przymierza się, może nie do końca wie, jak to tam ugryźć, coś takiego. Wtedy wchodzę ja. No i w jakimś tam stopniu ten problem rozwiązuje. A potem klient przychodzi. W skrócie. Jeśli mowa o pozycjonowaniu, to jeszcze w innym projekcie, właściwie w mojej działalności programistycznej, też to fajnie działało. I to całkiem nieświadomie, znaczy trochę nieświadomie. Bo przygotowałem stronę z portfolio, której umieściłem pewne hasła, zwroty, opis, dobre zdjęcia. I ta strona trochę przypadkiem wypozycjonowała się na tyle dobrze, że ściągała mi właśnie ruch od potencjalnych klientów, zapytania poprzez formularz kontaktowy. Teraz również tym systemem CRM idziemy trochę dalej, trochę szerzej i też jako jeden z ważnych elementów uruchomiłem blog, na którym będą publikowane treści, które potencjalnie mają właśnie ściągać ruch na tę stronę i generować potencjalnych klientów. Jak chyba mogłeś zauważyć, nie wymieniłem tutaj żadnej płatnej formy reklamy, że tak to ujmę. Oczywiście, wszystko kosztuje. Pozyskanie klienta na serwisie ogłoszeniowym kosztuje. Utrzymywanie z nim kontaktu kosztuje. Tworzenie bloga też kosztuje. Pozycjonowanie treści też kosztuje. No ale nie było to takiej typowo płatnej reklamy. Z tym w zasadzie od kilku tygodni dopiero eksperymentujemy. I na razie nie przyniosło to jakichś wielkich skutków. Lejek jest dość długi, rozbudowany. Można powiedzieć, że czekamy i optymalizujemy, żeby to jak najlepiej działało. No i tak to wyglądało u mnie. Zawsze można robić to lepiej, efektywniej i tak dalej, i tak dalej. W jakimś stopniu u mnie to działa i to od chyba 13 lat tak właśnie działam. Próbuję nowych, różnych sposobów. Jak najbardziej, może za jakiś czas o nich wspomnę. Mam nadzieję, że w jakiś sposób zainspirowałem Cię. Może jakiś ze sposobów nie był Ci znany, więc jest już znany, albo jeśli był znany, to może niepraktykowany i może zaczniesz praktykować, wdrażać, stosować to u siebie. Właśnie o to chodzi, żeby tą wiedzę zamieniać na działanie i robić coś. Więc do roboty. Ja też zaraz wracam do biura, do tak zwanej roboty. Tyle ode mnie na dzisiaj. Widzimy się jutro.